Zbieramy pieniążki, tym razem nie prezenty dla schroniska, ale mamy nadzieję, że tak samo akcja powiedzie się jak w poprzednich latach, uzbieramy na tyle dużo, że uda się zakupić potrzebne rzeczy dla schroniska, zarówno karmę, jak i lekarstwa, wszystko to, czego będzie schronisko potrzebowało i to w Oświęcimiu, i to w Racławicach, bo zbieramy dla dwóch schronisk. Założyliśmy początkową kwotę 8 tysięcy złotych i na taką kwotę jest założona zbiórka, natomiast mamy nadzieję, że uda się nazbierać więcej pieniążków, no ponieważ nie ukrywajmy, leki kosztują, wszystko poszło w górę i jak podzielimy te 8 tysięcy przez dwa, no to te kwoty nie są powalające. Czy to będą przekazywane pieniążki później do schronisk, czy już też konkretne rzeczy, tak jak to było zazwyczaj? Zbieramy pieniążki, cała kwota trafia na nasze konto, a my później rozdzielimy te pieniądze na pół i zakupu dokonamy za pomocą sklepu internetowego i całość od razu pojedzie do schroniska. Pan zazwyczaj był tą osobą, która co roku odbierała te wszystkie prezenty, dary od darczyńców. Ci, którzy specjalnie zbierali, na przykład koce, bieliznę, zrobili porządki. Czy mogą liczyć na taką wizytę, czy w tym roku niestety nie? No w tym roku niestety nie. Zrezygnowaliśmy z tego całkowicie, no chyba, że gdzieś ktoś by już musiał coś gdzieś dostarczyć, ale to wyjątkowo, bo no niestety trzeba zachować ten dystans społeczny i szanować siebie, innych i nasze wspólne zdrowie. COVID może dotknąć także pracowników schronisk. Dokładnie, no tutaj trzeba być ostrożnym, ponieważ zgłoszenia zwierząt bezdomnych są zawsze, są codziennie po kilka razy. Z nami jest dzisiaj czworonożny przyjaciel człowieka, to też chyba jest zwierzak, który szukał domu. Luna była właśnie zabrana z pola, takiego typowego pola, gdzie były sadzone ziemniaki wraz ze swoją siostrą. No, miała być wydana do adopcji przez mój wolontariat SOS Pies, ale niestety skradła nasze serce i została już piątym czworonożnym przyjacielem w naszej rodzinie. Nie każdy pies ma takie szczęście jak ona, dlatego warto chyba pomagać tym, które chwilowo, miejmy nadzieję, tych domów nie mają i są w schroniskach. Trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo jest kociąt. Szczeniaków jest mało, ale to jest taki rok koci w każdym schronisku, nie tylko w schronisku Psie Pole czy w schronisku w Oświęcimiu. Musimy pamiętać o tym, że no każdy grosz tutaj się liczy, ponieważ naprawdę kotów w tym roku jest bardzo dużo. Gdzie w takim razie można znaleźć informacje o zrzutce i jak wpłacać te pieniążki? Mamy swój profil na Facebooku, jest to fanpage Mikołajki dla schroniska. W momencie, kiedy wejdziemy sobie na ten fanpage, pierwszy post, który jest przyklejony u góry, w komentarzu jest link do zrzutki i to na tą zrzutkę można wpłacać pieniążki. To jest bardzo proste, można to zrobić przez internet, przez telefon, z komputera. Zrzutka nie pobiera żadnych opłat od nas, w związku z powyższym my dostajemy całą tą kwotę, która zostanie uzbierana. To jest też super dla nas, bo wiemy, że tyle, ile zostanie wpłacone, tyle z automatu dostaną zwierzęta. Ja mam jeszcze taki apel dla wszystkich osób, które w jakiś sposób nie chcą się włączać w zbiórkę finansową i chciałyby same przygotować paczki dla schroniska. Bardzo serdecznie Państwa proszę o to, żeby te paczki zostały dostarczone kurierem bądź pocztą. Nie jeździmy do schronisk osobiście, ponieważ w każdym schronisku pracowników i wolontariuszy jest bardzo mało. Jeżeli którekolwiek z tych osób trafi na kwarantannę, to te zwierzęta nie będą miały nikogo, kto się nimi zajmie, ponieważ całe schronisko będzie musiało być zamknięte. Ale mamy nadzieję, że pomożemy w inny sposób, a za rok wszyscy bezpiecznie w tym samym składzie albo jeszcze większym spotkamy się. Będziemy kolejny raz jechać do schroniska, tak jak do tej pory przez 10 lat.